Cześć ogrodnicy, z tej strony Jarek Sławek ze sklepu flox.pl. Dzisiaj mam okazję zaprosić Was na niezwykłe wydarzenie, które odbywa się na terenie Browaru Lubelskiego Perła. To festiwal In Garden. Festiwal, który skupia w sobie sztukę, muzykę oraz ogród. Już teraz wybierzcie się na błonia Browaru Perła przy ulicy Bernardyńskiej i zobaczcie, co przygotowali dla Was autorzy i organizatorzy festiwalu In Garden. Chodząc na dziedziniec Browaru Perła, naszym oczom ukaże się zielona ciężarówka, która została wypełniona kwiatami oraz butelkami złocistego napoju. Mamy tutaj zaprezentowane rośliny wieloletnie, głównie są to szałwie, floksy, zioła takie jak rozmaryn, a tuż za ciężarówką ciągnie się pas traw oraz budla i Dawida, które przyciąga swoim zapachem motyle. Wygląda to niesamowicie, ponieważ w ten pas roślin również zostały wpisane rzeźby, a cała kompozycja została otoczona jutowym pasem. Bardzo ładnie to wygląda, świetnie się prezentuje i również niesamowicie pachnie. Te fioletowe rośliny, które znajdują się w środku tego pasa, to perowskia. Bardzo długo kwitnąca roślina, którą również możecie śmiało sobie posadzić w ogrodzie, bo naprawdę prezentuje się świetnie. Koncepcja ogólnie jest taka, żeby wykorzystać rośliny, które zostały tutaj zastane. Także jak widzicie, posadzone wcześniej drzewa zostały tak jakby oplecione roślinami. Przechodząc kilka metrów dalej, naszym oczom ukaże się plaża. A na tej plaży ogród Oaza, który został ozdobiony kompozycją architektoniczną. Wewnątrz są rośliny, trawy oraz byliny. Wygląda to niesamowicie. Przy każdym z takich punktów znajdziecie również tabliczkę z opisem. Przechodząc kilka metrów dalej znajdziemy bardzo bogaty trawnik z szeregiem roślin ozdobnych. Mamy tutaj byliny, krzewy i wiele traw, również niewielki żywopłot oraz miejsce na wypoczynek. Całość została wkomponowana w trawę, a bardzo ciekawą ozdobą jest to barwione szkło oraz fontanna w kamyczkach. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie, widać, że autor tej kompozycji naprawdę się napracował i pokazał w tej pracy kunszt swoich możliwości. Osoby, które podchodziły do tego ogrodu, były naprawdę bardzo zainteresowane pracą, no i chętnie brały wizytówki również od samego ogrodnika. Myślę, że wiele osób chciałoby mieć taki właśnie ogród przy swoim domu, bo naprawdę robi wrażenie. Udało mi się złapać dyrektora artystycznego festiwalu, pana Wojciecha Januszczyka, a za plecami jego dzieło. Panie Wojciechu, niech pan opowie nam kilka słów o swoim ogród z nutą dekadencji. Ogród z nutą dekadencji i to ogród bez zniszczenia, czyli ogród, który może powstać na bazie istniejącej roślinności, którą zastajemy na działce. Mamy taką naturę, my Polacy, że wchodząc na działkę staramy się pokazać, że jesteśmy władczy, jak goryle, że tak powiem. Wchodzimy, niszczymy, wycinamy wszystko jak leci, dopiero później wkomponowujemy tam dom, zakładamy trawnik i sadzimy drzewa. Czyli te drzewa, które wycięliśmy, sadzimy na nowo, sadzimy rośliny. A być może trzeba się zastanowić po prostu nad tym, żeby tych drzew nie wycinać, żeby zostawić to, co jest, przeanalizować, zastanowić się z architektem, gdzie między tymi roślinami ulokować budynek i tak to zakomponować, żeby żyć na przykład w podobnej przestrzeni. Super, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czego spodziewamy się jutro? A jeszcze koncerty, wydarzenia, spacery, wernisaże po pracach rzeźbiarskich, po ogrodach. Mamy mnóstwo warsztatów dla dzieci, dla dorosłych. No i pasieka miejska, którą możemy cały czas zwiedzać, zaglądać do pszczół. Taka industrialna, można by rzec, pasieka miejska na rusztowaniu. To prototyp. Prototyp, który budujemy w tym momencie jako formę docelową, dużą, i tak będziemy realizować ten obiekt. Czyli zapraszamy wszystkich. Zapraszamy dzisiaj, zapraszamy jutro, czyli sobota, niedziela, ale zapraszamy również w czerwcu w przyszłym roku, bo In Garden będzie miało swoją drugą edycję za rok. Świetnie, dziękuję serdecznie. Dziękuję. In Garden to również szansa na posłuchanie dobrej muzyki. Thank you.
Gdańskiej Perły, w miejscu, gdzie znajduje się Rusałka, została stworzona niewielka galeria sztuki. Znajdziecie tam rzeźby i instalacje, które zostały dodatkowo oświetlone kolorowym światłem. Myślę, że warto zajrzeć tam wieczorem, bo klimat będzie niesamowity. Impreza potrwa do niedzieli, do 30 sierpnia, a w poniedziałek czeka Was kiermasz roślin. Także jeśli upatrzyliście sobie ciekawą roślinę podczas InGarden, to koniecznie wybierzcie się na zakupy na teren browaru Perła, bo będzie można upolować naprawdę bardzo interesujące rośliny. Jeszcze rzut okiem na line-up i już teraz zapraszam Was serdecznie. Impreza kończy się koncertem Agi Zarian.